Dzień dobry wszystkim, a właściwie to dobry wieczór, ponieważ jest po 20, jak nagrywam tego dzisiejszego vloga na przedmieściach Bukaresztu w Popeștilor-Ordenii, pośród nicości, pośród takich bloków, które tutaj powstają, takie bloki, takie tekturowe, takie ściany cienkie, że słychać jak sąsiad piernie, jak sąsiad beknie, taka jest sztuka budowania tutaj, my też mieszkamy w takim bloku. Ale co zrobić? Przyjdzie czas, że się wyprowadzimy na coś lepszego. Co chciałem w dzisiejszym filmie wam powiedzieć? Ja jestem człowiekiem, który lubi komentować wasze komentarze, takie jak piszecie, tak. I zawsze komentuję te, które są niewygodne. Zawsze te komentuję, które są gdzieś tam uderzające w moją osobę, czy też po prostu takie, które uważam, że warto omówić. I jeden z nich taki jest. Pojawił się pod filmem, który zrobiłem na temat poniedziałkowych rozmów przy kawie, gdzie dyskutowałem o tym, jak to jest z Polską, dlaczego Polacy nie są przebudzeni, co można sprawić, żeby właśnie Polska i Polacy się przebudzili do tego, żeby zmienić coś w naszym życiu, w naszym działaniu. I pojawił się taki komentarz. Rafał, dlaczego nienawidzisz Polaków? Normalnie takie jaja, takie rzeczy. Ja nienawidzę Polaków. Ja nienawidzę Polaków. Tak ktoś napisał. Zobaczmy, kto to napisał, żeby tu nie było wasza QM. Wasza QM. Ten komentarz dzisiaj się pojawił pod tym filmem. Wasza QM. Nie wiem, co to znaczy. Wasza QM. Ale tak się ktoś podpisał. Właśnie to jest to, że ktoś myśli, że napisze taki komentarz i że będzie anonimowy w internetach, a tu się okazuje, że jednak no, gdzieś tam jest ktoś po tej drugiej stronie tej klawiatury. Jest ktoś, kto pisze takie rzeczy na podstawie tego, co ja powiedziałem w tamtym filmie. Ja dyskutowałem dosyć sporo i długo w tym temacie. Skomentuję to w dzisiejszym vlogu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam. Myślałem, że pójdę w tamtą stronę, ale jest taki piach, jest tak po prostu brudno, tak się kurzy, że nie da się iść. Moje buty są całe skurzone i muszę uciekać stąd i iść jakąś inną drogą. Tutaj ten blok, o którym mówiłem wcześniej, że budują zachodzące słońce, walające się materiały budowlane i osiedla, które już powstały. I przejdę się może w tamtą stronę. Tutaj pojawiły się jeszcze nielepsze odpowiedzi pod tym komentarzem, bo chamy są wobec siebie i a kim ty jesteś? Odpowiada wasz kum, wasz QM do tego, kto mu tutaj napisał. Ja wiem, kim ja jestem. Nie jestem osobą anonimową. Mam na imię Rafał, na nazwisko Mora i prowadzę ten kanał na YouTubie od 3 lat. Tak dobrze o tym wiecie. I wypowiadam się tak, a nie inaczej w różnych tematach. Ja zrobiłem już naprawdę tyle vlogów, tyle filmów, w których opowiadałem o różnych rzeczach, o różnych sprawach i nie wiem, jak ja mogę mówić i omawiać też pewne rzeczy tak, żeby ktoś nie traktował tego, że ja uderzam w Polaków. Bo to nie o to chodzi, żeby uderzać w Polaków. Jeżeli ja zrobiłem film, że Polacy nie są przebudzeni, że są nastawieni po prostu na to, co się dzieje w telewizji, telewizorniach. Jejku, wystarczy mi się, że tam coś biegnie, jakiś pies do mnie. No tak w krzakach, taki zdarza się. Ale dobrze, wróćmy do komentowania. I ja opowiadałem właśnie o tym, że Polacy nie potrafią egzystować bez telewizji, bez telewizorni. Opowiadałem o mojej pracy z klientami, jak to wyglądało. Mówiłem też o tym, że są nastawieni właśnie na ten przekaz medialny, który idzie prosto z telewizji. I gdzie ja obraziłem w ten sposób Polaków? Gdzie ja obraziłem wasz QM? Ja się pytam, wasz QM, czy ty jeszcze napiszesz jakiś komentarz pod jakimś filmem? Czy jeszcze skomentujesz to w jakiś sposób? Gdzie ja obraziłem Polaków? Też padały też takie stwierdzenia pod innymi filmami, nawet nie pod tym konkretnym, o którym mówię, o przebudzeniu właśnie naszego narodu polskiego. Padały też... Jezus Maria, tutaj... Jakieś jaszczurki, jakieś co chwilę mnie coś straszy, jakieś zwierzęta. Jakoś dziwnie tutaj na tym polu. Dużo natury jakiejś takiej chodzi po krzakach, ale to, że jest natura po krzakach, to wiecie co, to jeszcze nic, bo
Zaraz wam pokażę, jak wygląda natura w Rumunii, tylko obrócę kamerę. Proszę, to jest natura w Rumunii, to jest przyroda tutaj. To jest typowy obrazek taki właśnie rumuński, jak to wygląda. Takie śmieci, tak to. To jest Rumunia. To jest miasto po Peszti Lordeni. Tam, proszę bardzo, też jak to wygląda, ile śmieci. Tutaj podejdę, może żebyście zobaczyli sobie. Zobaczcie, to jest Rumunia, proszę bardzo, tutaj takie rzeczy, tutaj, zobaczcie, jeszcze tak, przejdę, o, proszę bardzo, części komputerowe, o, to jest towar chodliwy, co tu jeszcze mamy, takie rzeczy, tam jakiś ptaszek, idiota się pasie na tych wszystkich rzeczach, które są, no i tam jeszcze, o proszę, nawet wanienkę, jakbym chciał dla Karima wziąć, tam w oddali jest, proszę bardzo, fotel, jakby ktoś tu chciał się przespać czy coś. I ta wanienka tam z tyłu, widzicie wanienkę, prawda? I to jest to samo też, jak ktoś mi zarzucał o Rumunii, że ja się tak wypowiadam, że Rumunia jest brudna, że Rumunia, no właśnie deptam po puszkach, że Rumunia to jest taki zasyfiony kraj. Jak wygląda, drodzy Rumuni, ta wasza Rumunia? Moja Rumunia też, w której mieszkam, bo to też jest mój kraj. Jest mi wstyd za to, jest mi wstyd, ale ja nie zamierzam ukłamywać moich widzów i mówić, że jest tu super, zajebiście, jest czysto i w ogóle jest cacy. Nie zamierzam ukłamywać. Wracam stąd, bo tu jest duży znowu piach i muszę obrać taką kamienistą drogę, żebym cały nie był w tym piachu, bo się tak kurzy aż normalnie wszędzie. Także ja pokazuję i mówię, jak jest. Zarówno tak, jak jeśli chodzi o Rumunię i zarówno tak, jak jeśli chodzi o Polskę. Możemy się różnić, możemy mieć inne zdania, możemy po prostu się nie zgadzać w jakichś kwestiach czy w jakichś tematach, ale generalnie uważam, że no mam prawo do jakiegoś swojego zdania. Tak jak mówię, albo ktoś może to oglądać, albo ktoś może nie oglądać, bo nie ma takiego musu i nie ma po prostu też tak, że zawsze musimy się we wszystkim zgadzać. Możemy się nie zgadzać, ale pisanie też komentarzy typu, dlaczego ja obrażam Polaków ja obrażam Polaków? Jakbym obrażał Polaków, to bym nie robił takich filmów. To bym wręcz robił sobie dalej te filmy gdzieś o Rumunii, jakieś od czasu do czasu, pokazując jakieś miejsca. Teraz, ponieważ nigdzie nie podróżujemy, to nie wiem, co bym pokazywał. Śmieci bym wtedy nie mógł pokazać tutaj, no bo by wtedy Rumuni się obrazili, że mówię prawdę, tak? To bym nie mógł śmieci pokazywać. No to bym pokazywał tutaj, jak wygląda po Peszti Lordeni raz na czas, tak? I powstałby jeden film w tygodniu. I kanał miałby dalej tam te 1500 subskrypcji czy coś takiego, tak? Tak by było. A ponieważ dyskutuję w różnych tematach, mówię otwarcie, jak jest, pojawiały się, bo zacząłem wspominać też wcześniej, komentarze pod takimi filmami, które ja robiłem na temat mojej pracy w Polsce, że ja obrażam Polaków, że obrażam Polskę. Były takie gdzieś komentarze, już teraz nie znajdę tego, ale gdzieś wam już nawet wspominałem o takim komentarzu, że ja obrażam Polskę, opowiadając o moich pracach. Naprawdę? Dlaczego ktoś nie potrafi tego rozgraniczyć, że mówienie o czymś, jakie ja miałem doświadczenia, to jest po prostu o tym, co mnie spotkało, o tym, jak było, tak? Nie ma to wspólnego nic z obrażaniem. Jak z obrażaniem? Że ja nie mogłem się odnaleźć w Polsce, pracując i byłem ułomny, bo tak mogę powiedzieć, ja byłem w Polsce ułomny. I teraz jakbym wrócił do Polski, to bym się czuł dalej taki ułomny. Nie poradziłbym sobie w Polsce po prostu. Ja nigdy sobie nie radziłem w Polsce. I powiedziałem to otwarcie. Ja nawet zrobiłem vloga całego poświęcając temu tematowi. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu, tak. I opowiadałem, że ja w Polsce nie umiem sobie poradzić. Nie wiem, no polska rzeczywistość mnie po prostu przerasta. Nie jestem w stanie się tam odnaleźć, no. I znam wielu wspaniałych ludzi, jak nawet Dawid. Tak, Dawid z kanału Niewygodny Temat, który mieszka w Niemczech. Pracuje jeżdżąc po Europie jako kierowca, tak. No i co? I on też, mimo że jest wspaniałym patriotą, wspaniałym Polakiem, to nie mógł się odnaleźć w tej Polsce. No nie mógł sobie poradzić, utrzymać siebie, utrzymać żony. I musiał wyjechać do Niemiec. Jest nas wielu takich ludzi, którzy tak powyjeżdżali. O kim jeszcze mogę wspomnieć? O mojej koleżance
serdecznej przyjaciółce Kasia, polska mama w USA, tak? Ona też wyjechała do Stanów już dosyć dawno temu, ponad 20 lat temu, tak? To były jeszcze inne czasy, jeszcze inna polska rzeczywistość, inna jeszcze polska mentalność. Ale też miała gdzieś jakieś sprecyzowane plany, też miała swój sposób na życie i znalazła swoje szczęście tam, poznając swojego męża, rodząc trójkę wspaniałych dzieci i się odnalazła właśnie w USA. A dlaczego nie? Miała prawo to zrobić. Miała prawo wyemigrować właśnie do takiego kraju, nawet jakimi są Stany Zjednoczone. Tam żyje wiele wspaniałej naszej Polonii i trzeba rozgraniczyć też to, jak ja najeżdżam właśnie na USA, jak mówię o tej polityce takiej Stanów Zjednoczonych, tak? Ale nigdy nie miałem nic do ludzi jako samych Amerykanów, czy do Polonii tam mieszkającej, czy do jakiejkolwiek nacji mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. To są po prostu ludzie, tacy sami jak my, tacy sami ludzie, jak i ludzie w innych krajach. I ja zawsze o nich się wyrażałem pozytywnie. Zawsze chciałbym, myślałem o tym, żeby jechać do Stanów turystycznie, żeby zwiedzić ten kraj, bo jest tam wiele wspaniałych miejsc, które można zobaczyć. Moja babcia była na Florydzie, w Waszyngtonie, pracowała tam. Może zrobię kiedyś film na ten temat. Bardziej wydaje mi się, że to będzie z okazji Dnia Babci, z okazji Dnia Dziadka, żeby powspominać takie tematy i coś poopowiadać, takie historie rodzinne. A są ciekawe, jest co opowiadać, jest naprawdę tyle, że można zrobić z tego ciekawy film. Także gdy padały też takie argumenty właśnie, że się wypowiadam, że pluję na Polskę, pluję na Polaków, bo opowiadam o swoich doświadczeniach, o pracy, bo mieszkam za granicą, nie powinienem się w ogóle wypowiadać w pewnych tematach Polski, bo to jest takie niezrozumiałe dla niektórych ludzi. Oni myślą, że jak ktoś już wyjechał, to po prostu zgasił za sobą światło i nic go tam nie trzyma, nie prowadzi do tego, żeby wrócić do tego kraju, żeby myśleć o tej Polsce, nawet jak ktoś nie był tam ileś lat i tak dalej. To jest błędne myślenie. Bardzo błędne myślenie. I ja już tyle razy to tłumaczyłem, tyle razy też o tym gdzieś mówiłem, opowiadałem we vlogach, w żywcach i będę to powtarzał po stukroć właśnie, że ci Polacy, którzy wyjechali, którzy wyemigrowali do jakichś innych krajów, patrzą na pewne rzeczy z innym dystansem, z innym spojrzeniem. Mając inne doświadczenia w innych krajach, można rozgraniczyć też, co było złego w tej Polsce, co spowodowało, że ludzie wyjeżdżają, tak? Bo to nie jest też tak, że wiecie, jak to jest, że coś się bierze po prostu tylko i wyłącznie z powietrza. Na to składa się wiele różnych czynników i sprawia właśnie to, że ludzie decydują się na emigrację, na to, żeby wyjechać z kraju, jakim jest Polska. Wyjeżdżają do różnych krajów, tak jak powiedziałem. Wspomniałem o moim koledze Dawidzie, serdecznym przyjacielu, o Kasi z USA. Jest nas mnóstwo widzów, którzy tutaj oglądają ten kanał. Ludzie, którzy piszą mi komentarze z całego świata. I co, ci ludzie są gorsi? Czy ci ludzie są jacyś inni? Czy ci ludzie plują na Polskę i Polaków, bo wyjechali z Polski? Ani mi się śni. Ani mi się śni, żeby kiedykolwiek tak powiedzieć. Nawet pomyśleć sobie nie jestem w stanie w ten sposób. Nikt nie zrozumie nas, Polaków, na emigracji. Ci, którzy siedzą w Polsce i były też komentarze, gdzie zrobiłem też żywiec, gdzie się właśnie wypowiadałem, że ktoś skomentował tam właśnie, że ludzie to są nieudacznicy, którzy wyjeżdżają z Polski, tak? Że to jest taki komfort, żeby wyjechać za granicę, zamiast zmieniać u siebie rzeczywistość w kraju, tak? I tak łatwo temu komuś spadło to po prostu z ust, pewne słowa i tak sobie napisał taki komentarz i ja później to omawiałem, bo tak było. Pamiętacie, jest tu wiele stałych widzów, którzy oglądają ten kanał i dobrze wiecie, że tak było. Ja nie pozwolę na tego rodzaju komentarze, na tego rodzaju opinie, tak? Bo one są wielce krzywdzące dla tych, którzy wyjechali z tej Polski, a mają ten kraj w sercu i chcieliby takiej zmiany. I gdyby się żyło w Polsce lepiej, gdyby do Polski można było przyjechać i znaleźć, nie wiem, dobrą pracę, adekwatną do zarobków, bo co z tego, że znajdę pracę w Krakowie czy w jakimś innym dużym mieście i będę musiał wydać całą pensję na wynajem mieszkania, tak? Bo takie są drogie
mieszkania i wynajem i ten. A gdzie reszta rzeczy? Gdzie reszta rzeczy, tak? Bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi zapłacił w Polsce więcej niż 3-3,5 tysiąca złotych za pracę, tak? No taki jest rynek gdzieś pracy, jeśli chodzi o Kraków. Taki jest rynek i nie zarobiłbym tam pewnie więcej. Musiałbym się znowu gdzieś tułać po jakichś magazynach, jakichś takich pracach, tak zwanych gównach, chodzić na jakieś zmiany śmieszne, popołudniówki, nocki, jakieś weekendy. Wszyscy, tak jak wtedy było, rozpalali grilla, a Rafałek szedł do pracy jak uniwersalny żołnierz, tak? No bo tak było, taka była prawda i co? Ja sobie tego nie wymyśliłem. To nie są historie wyssane z palca. Ja opowiadałem, jak było. Są ludzie, którzy mnie znają. Są ludzie, którzy oglądają mnie z tamtych prac, co opowiadałem. Nawet ostatnio jeden z takich kolegów, nie będę wymawiał jego imienia, napisał mi, że no, żebym uważał, bo się wypowiadałem na temat tej drukarni, tam o tym przekręcie, jak zrobili, że okradli te pieniądze i że może to być wykorzystane przeciwko mnie. Może, nie wiem. Ja powiedziałem prawdę i co z tego? No to nie wiem, no to jak ktoś by miał z tym problem, to się będę wtedy martwił. Ja jestem taki, że mówię to, co myślę i opowiadam to, jak było. Mówię po prostu i chciałem się podzielić takimi doświadczeniami, żeby to wyszło też na jaw, bo ludzie duszą pewne rzeczy w sobie, nie opowiadają o takich rzeczach, nie opowiadają po prostu o tego rodzaju historiach, o jakichś przeżyciach w pracy. Zobaczcie sobie, czy wiele było gdzieś tam jakichś takich filmów, nawet na YouTubie, żeby ktoś opowiadał o swoich pracach. Pewnie może gdzieś były, bo przecież nie da się całego otchłani YouTube'a przejrzeć i ten, ale wy oglądając akurat na te filmy, które trafiliście, czy to przypadkiem, czy po prostu jako stali widzowie oglądaliście, to myślę, że wywołały nie lada poruszenie te moje opowieści o tej pracy, tak? Ja wiem, że te filmy mogły, że były długie, ale ja jestem taki, że lubię dużo rozmawiać w moich vlogach, lubię mówić dużo, robię to spontanicznie, bez jakichś cięć, tak jak teraz już nagrywam 4,5 minuty i nie przerwałem na chwilę. I się po prostu wypowiadam w taki, a nie w inny sposób i opowiadałem, jakie były moje doznania, jakie były przeżycia, jakie historie w pracy przy kołach, w pracy w makro, w tej właśnie drukarni. I jeszcze pewnie powstaną jakieś filmy w międzyczasie. Dzisiaj już mam jeden pomysł w głowie, żeby opowiadać też, jak kradli w drukarni, ale zwykli pracownicy, tak? No i sobie też taki film. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Uważam, że mogę się dzielić takimi historiami, że trzeba o takich rzeczach gdzieś opowiadać. O takich patologiach, jakie spotykały choćby nawet mnie w tych wszystkich moich pracach, bo to nie było normalnego nic. Te wszystkie zarządzanie, praca po znajomości, tworzenie stanowisk fikcyjnych, menadżerów i tak dalej. Jeżeli ja opowiadam o takich rzeczach, to co, to ja pluję na Polskę, pluję na Polaków? No umówmy się, no gdzie? No gdzie? Ktoś może powiedzieć, byłem niezaradny, bo pisaliście mi, jakie kwalifikacje miałem i tak dalej, co było, jaki zakres stanowiska pracy, pojawiały się takie komentarze. I co? Zrobiłem film o moim wykształceniu i idąc tropem tych komentarzy, także film o wykształceniu moim jest, na kanale można sobie odnaleźć, jakie mam wykształcenie, nie będę tego wszystkiego powtarzał. Jakie kwalifikacje trzeba było mieć, czy też co się robiło w danym stanowisku, w danej pracy, mógłbym zrobić, mógłbym to po prostu umówić. Jeśli chodzi o pracę w drukarni, częściowo w tym filmie, co mówiłem, że tam bardzo kradną, tak, to omówiłem, na czym ta praca polegała, co się robiło i tak dalej. Ale można by może zrobić więcej, coś więcej powiedzieć. Nie wiem, może przy najbliższym czasie, jak będę nagrywał ten film, jak tam kradną w pracy, to wtedy będzie idealny moment, idealna okazja, żeby właśnie wyjaśnić, jak ta praca wyglądała. To będzie dobry moment, bo to też nie można wszystkiego powiedzieć w jednym vlogu. Nie da się tego zrobić technicznie i praktycznie, bo te filmy albo byłyby za długie, albo w ogóle by odbiegały od tematu. Od tematu przewodniego, tak? I ja, kręcąc właśnie ten film, jak kradli tam koledzy w pracy, w drukarni, no to wtedy będę w stanie odpowiedzieć, jaka była specyfika tej pracy, co trzeba było robić, jakie były obowiązki, żeby też można było zrozumieć, jak można było takich kradzieży dokonać. Tak, żeby można było to zrozumieć i
wtedy będzie to jasne, jak powiem o tym we vlogu. Ale czy to będzie plucie na Polskę i Polaków? No umówmy się, no nie wiem, nie wiem, jak ja już to mam więcej tłumaczyć. Proszę, zobaczcie, jaki piękny zachód słońca, wygląda naprawdę malowniczo i uroczo. Jeszcze chciałem podsumować na temat tego, jak Polacy nie potrafią się obudzić i jak nie potrafią zmienić rzeczywistości, że jest nas za mało organizujących się gdzieś tam od dołu, żeby zmienić tą właśnie otaczającą nas podłą rzeczywistość, że za mało ludzi chodzi na protesty, że za mało ludzi się buntuje przeciwko temu systemowi, przeciwko polskojęzycznym politykom. Padł też taki komentarz, co to znaczy polskojęzyczni. Zrobię też film w tym temacie, kto to są właśnie polskojęzyczni politycy, bo jak widać jeszcze nie wszyscy rozumieją, nie wszyscy po prostu wiedzą, co to znaczy, kto to jest. I będę musiał zrobić taki film informacyjny, będę musiał zrobić taki film, żeby to wyjaśnić. Już nieważne, czy to będzie krótki film, bo można to powiedzieć, sprecyzować w dwóch zdaniach, a można zrobić długiego vloga, tak jak ja lubię kręcić te filmy i dyskutować, kim są właśnie polskojęzyczni politycy, ale to będzie w swoim czasie. Chciałem jeszcze tylko tak zreasumować, że właśnie brakuje nam takiego przebudzenia, brakuje nam takiej motywacji gdzieś do tego, żeby jako naród się zebrać tak w sobie, żeby nas było to, jak zawsze powtarzałem, chociaż 10%, te 3,5 miliona ludzi, 3 miliony 800 tysięcy, jak już chodzi o ścisłość, jeżeli jest nas 38 milionów faktycznie, i pójść na ten Sejm, zrobić protest taki, że nie byłoby go w stanie rozgonić policja, nie byłaby w stanie rozgonić go wojsko. No i co? I byłoby po prostu tak, że ludzie by ich wynieśli wszystkich na tuczkach, na toczkach i wynieśli, zrobili z nimi porządek i sami by usiedli ci, którzy byliby tam liderami, usiedliby sobie po prostu bez wyborów w Sejmie i byliby. A jakby nam nie pasowało społeczeństwo, to byśmy ich też wyrzucili za jakiś czas. Jakby się nie sprawdzali, byliby tylko polskojęzyczni. Ale myślę, że prowadząc ludzi do takiego boju, do czegoś takiego, no to raczej stawiliby się tam na miejscu ludzie, którym zależy na Polsce i są prawdziwymi Polakami. Spacerując tutaj pośród takiej nicości, doszedłem znowu do takiego miejsca, gdzie proszę zobaczyć, tutaj jest też takie coś. Możecie to sobie sami zobaczyć, tam są buty, nie do pary, ale są. Można sobie wziąć takiego buta, jakby ktoś chciał. Tam jakieś siatki powieszone na krzakach, też zawisły, po prostu wiatr je rozgonił. Tutaj są nawet ciukasy. Nie polecam wam tego piwa, to jest najgorsze piwo w Rumunii. Ciukas, polecam wam inne, jak Ursus, Timișo Arena, Silva, to są dobre rumuńskie piwa. Ciukas, a nie polecam, przynajmniej ja nie lubię, jeżeli wam smakował, to jestem w stanie to zrozumieć, ale popatrzcie sobie jeszcze tutaj na widok tych tego arcydzieła rumuńskiego, tak? Tam jeszcze coś się wala, tam jeszcze jakieś karnisterki czy coś. I tam butelki w krzakach, tam jeszcze, tak? O, jeszcze jakby było mało, to jeszcze tutaj jeszcze nawet taki artyzm. I znowu wam pokazałem tutaj śmieci. I to jest też coś, co ja mówię o tej Rumunii, co pokazuję, bo okej, mogę sobie spacerować tutaj, widzicie ładną gdzieś tam okolicę, niby piękna natura, niby jakieś krzewy po jednej stronie, po drugiej, jakieś drzewka rosnące, niby tam były te, znaczy były pola wykoszone zboża i fajnie to wyglądało, ale pośród tego wszystkiego, no jest to jak jest, jest rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że są po prostu tutaj śmieci, że jest brudno, no że ludzie nie dbają, że na każdym kroku coś jest, tak jak te worki tutaj gdzieś za mną. Proszę bardzo, wory, bynajmniej nie pod oczami, tylko wory takie jakieś po cemencie, czy po jakimś innym czymś. No i leży to wszystko, tak? Rumuni nie dbają, Rumuni po prostu, no nie wiem, urodzili się jak w jakimś buszu, robiąc tak, że śmiecą. Ja wiem, że w Polsce też można w lasach zobaczyć śmieci. Jak będę w polskim lesie, a będę w Polsce w sierpniu, tak? W najbliższym czasie, no to jeżeli będę w jakimś takim miejscu i będą śmieci, to też zamierzam to pokazywać, też zamierzam to obnażać.
kiedy jest czas na to, żeby pokazywać ładne miejsca, żeby pokazywać, że gdzieś jest zadbane. To jak byłem w Synaja i pokazywałem tutaj w Rumunii. To było naprawdę ładnie i było czysto. Czysto było. Ale jak jest tak, taki rozgardiasz, takie śmieciowisko, jak jest tutaj, no to nie zamierzam koloryzować rzeczywistości. I tak samo jest z moimi właśnie innymi vlogami, czy to robię o Polsce, czy to robię o Polakach, czy robię o mojej pracy, to jak już powiedziałem wcześniej, niczego nie będę koloryzował, niczego nie będę ubarwiał, ani też zakładał moim widzom tak zwanych różowych okularów. Po prostu będę pokazywał i mówił to jak jest. To jak jest, a że niektórym się to nie podoba, że niektórzy są zrozpaczeni, że niektórzy są po prostu zniesmaczeni, jakich ja słów dobieram, jakim językiem się wyrażam, że czasem przeklinam, że czasem mówię po prostu ordynarnie, że czasem mówię chamsko, ale ja taki już jestem. Zrobiłem też film, że jestem wesołym bydlakiem, że szczam na ważne ważniaki. I był taki film, tak? Też był taki gdzieś vlog, nie obejrzał się za bardzo, ale gdzieś jest, można poszukać na tym kanale. I opowiadałem, dlaczego tak jest, dlaczego tak się zachowuję, dlaczego się tak wyrażam, dlaczego tak mówię. I to powinno być gdzieś też zrozumiałe i nie będę tego wszystkiego powtarzał w każdym filmie i w każdym filmie się ze wszystkiego tłumaczył, bo te filmy nie miałyby ani sensu, ani nawet stali widzowie by po prostu jebnęli tym kanałem i nikt by tego nie oglądał. Po to jest właśnie też ta sekcja komentarzy, tak, żebyście komentowali, żebyście pisali jakieś wasze opinie i ja zawsze do tego zachęcam. Nie zawsze jestem w stanie odpisać na to, co piszecie. Czasami jestem zmotywowany do tego, żeby zrobić jakiś film. Czy to po negatywnym komentarzu, czy też zdarzało się po pozytywnych komentarzach, jak napisała kiedyś Violetta o swoich doświadczeniach z pracy i zrobiłem wtedy film o tym, jak jej się pracowało, znaczy przeczytałem jej komentarz, jak jej się pracowało właśnie w Polsce, jak pracowała w Tesco w Anglii. Na początku mojego vloga czytałem to, co ona napisała, później opowiadałem o swoich doświadczeniach, tak? No i tak to gdzieś było, tak? Dlatego ja się będę odnosił do różnych komentarzy, do takich, które ja wybiorę sobie i będę uważał, że są na tyle albo pojebane, albo na tyle wartościowe, w tym sensie, żeby zrobić o nich film. Dzisiaj był ten pierwszy, czyli taki zwany komentarz, komentarz taki, no, z dupy tak zwany, taki z dupy, to jakby ktoś tak sobie wziął i tak podniósł nogę tak i tak zrobił, takiego kleksa jeszcze puścił. Ja wiem, że to jest znowu ordynalne i chamskie, ale no tak jest. Ja już taki jestem, wesoły bydlak, jak już powiedziałem. Także będę się do takich rzeczy odnosił. A propos kleksów i z rzeczy śmierdzących, to przechodzę teraz koło kanalizacji. I nie da się odczuć zapachu w filmie. I macie szczęście, że nie możecie tego odczuć. No tutaj jest taki kanał, tam za mną, tak? I tam słychać, jak woda sobie szumi. Ale smród jest z tego miejsca taki niesamowity, no, że nie wiem. Po prostu aż oczy szczypie. Aż w oczy szczypie, tak śmierdzi z tego miejsca. Nie do wiary. Tam jak się podejdzie, to jest po prostu jakaś parodia. Jakaś parodia w tym miejscu. No ale nie wiem, może ktoś coś z tym zrobi, żeby to ulepszyć, żeby to naprawić. Nie wiem. Rumunia to jest taki specyficzny kraj. Robiłem kiedyś odcinek zatytułowany Merdzisz Jasza i to było gdzieś na początku działalności tego kanału, ale myślę, że będę musiał powtórzyć gdzieś ten temat. Nie dlatego, żeby go odgrzewać jak starego kotleta, ale doszło tutaj wielu oglądających. I też pewne rzeczy można gdzieś dostrzec, nagrać przypadkiem, można je pokazać i jeszcze skomentować to właśnie tak, jak ja to robię teraz na swój sposób, tak? A wcześniej opowiadałem inaczej, jeśli chodzi o moje vlogi. No i co? Można by tutaj już gdzieś to wszystko spuentować, powiedzieć, że to jest koniec, bo na podstawie jednego komentarza, który brzmiał w ciągu jednego zdania, powstał naprawdę kilkunastominutowy vlog. Bo się rozgadałem oczywiście w tym temacie, ale musiałem. Zawsze powtarzam, że ci, co będą oglądać, to będą oglądać. Ci, co nie, co wyłączą, to po prostu wyłączą. Nie ma musu. A dziękuję tym z całego serca, którzy są wytrwali, którzy oglądają te wszystkie filmy moje od początku do końca, bo jest wielu takich widzów, którzy czekają, którzy są na każdej premierze. Nie sposób teraz ich wszystkich wymienić, bo jest ich naprawdę wielu. Jeszcze wam coś pokażę, bo patrzcie się, cały czas coś się dzieje.
elektryczna Tesla. Tesla za mną. No widać ją, tu jest widać Tesla elektryczna. I czas stąd uciekać, żeby się nie zapaliła, bo jak się zapali, to tu spłonie. Ale ona tak stanęła. O, chociaż jakby tu się zaczęło palić, by ktoś nie dojrzał. No to nie wiem, to mogłoby się tu parę samochodów spalić w pobliżu. Ale dobra, zostawmy gówno Teslę. No i tyle właściwie, tak? Tyle właściwie. Podzielcie się waszymi komentarzami na temat filmu, o komentarzach. Napiszcie, co uważacie. Czy wy też sądzicie, że ja obrażam Polskę i Polaków, czy może nie? Nie wiem, jak się pojawią znowu jakieś wyczesane opinie, to może nakręcę jakiś film. Bądźcie tego świadomi, że wszystko, co napiszecie, może być użyte w jakimś filmie, który zrobię, który nakręcę, tak? Bo taki już jestem i nie zamierzam się zmienić. Zawsze to powtarzam. Zawsze to powtarzam i będę tak mówił. I tyle właściwie, tak? Życzę wam miłego wieczoru, bo jest wieczór, jak nagrywam tego dzisiejszego vloga, czy też miłego dnia lub poranka, jak będziecie oglądać ten film. No i tyle właściwie. Żegnam się z wami. No i do zobaczenia w następnych filmach, vlogach, żywcach, bo będzie się równie dużo działo. Pa, pa.